Kończymy dzisiaj rok 2019 i uświadamiamy sobie, że bardzo szybko przemijają dni naszego życia. Są trochę podobne do kartek z kalendarza, które wyrywamy jedną po drugiej, dzień za dniem i tak nasze życie szybciutko przemija. Różne są te kartki z kalendarza. Jedne są zapisane drobnym maczkiem, bo tyle wydarzeń, tyle różnych spotkań, rozmów, planów. Inne są nieco mniej zapisane, bo mieliśmy wolniejszy dzień, no albo po prostu nie było czasu, aby wszystko w kalendarzu zapisać. Są także kalendarze takie bardziej rodzinne, w których zapisujemy ważne wydarzenia z naszych codziennych dni rodzinnych. Na przykład narodziny dziecka, data ślubu, no albo długo wyczekiwana wizyta u specjalisty lekarza, czy też dni takie bolesne, kiedy w kalendarzu pojawia się data choroby czy śmierci kogoś nam bardzo bliskiego. Szybko przeminęło te 365 dni, które za nami. Dzisiaj ostatni dzień roku. Chcemy go pożegnać Słowem Bożym, a także przywitać nowy rok z Bożym Słowem. Posłuchajcie proszę fragmentu z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Lepiej jest bowiem umacniać serce łaską. Słowo Boże wyraźnie dzieli ludzkie życie na trzy etapy. Wczoraj, dziś i na wieki. Wczoraj. Jakie było Twoje wczoraj? Z pewnością nieco o wczorajszym dniu, o całym minionym roku mówi nasz kalendarz. Ale ja nie chciałbym wnikać w te sprawy, które udało Ci się bądź nie zrealizować. Ja chciałbym zapytać, czy w Twoim wczoraj było miejsce dla Chrystusa? Czy znalazłeś czas na rozmowę z Nim, na modlitwę? Czy zaprosiłeś Go do swoich dni, swoich obowiązków, swoich prac, do tego wszystkiego, czym zajmowałeś się w mijającym roku? Odpowiedz na to pytanie sam przed sobą, kiedy dziś przeżywamy sylwestrowy wieczór. Teraz mamy dziś. Jezus Chrystus dziś. On chce być w naszym życiu, towarzyszyć nam, chce troszczyć się o nas. Chce, byśmy czuli się przez Niego otoczeni. Jezus Chrystus chce, by w naszym dziś być naszym pasterzem, być naszym nauczycielem, być naszym przewodnikiem. Czy zapraszasz dziś Jezusa do swojego serca, aby towarzyszył Ci w pożegnaniu nowego roku i w przywitaniu nowego? No i w końcu nadchodzi nowe jutro. Nowy rok 2020. Rok pełen wyzwań, rok, którego dni nie znamy, nie wiemy, co przed nami. Często życzymy sobie, aby nowy rok był lepszy niż ten odchodzący. Ale co to tak naprawdę znaczy? Co to znaczy dla Ciebie? Politycy w nowym roku obiecują wiele nowego i lepszego. Reklamy również obiecują nam, że w nowym roku wszystko będzie lepsze, bardziej trwałe, doskonalsze. Diety będą cudowniejsze, zmarszczki znikną, siwizna zostanie ukryta. Ale czy to wszystko da nam szczęście? Czy w tym wszystkim odnajdziemy swoje szczęście? Jeśli, drodzy, w nowy rok nie zabierzemy Chrystusa do swojego serca, to niestety ciągle czegoś będzie nam brakować. To Jezus jest gwarantem szczęśliwych dni. To Jezus jest gwarantem dobrego, błogosławionego jutra. Zachęcam Was, abyście w nowy rok, w nowy kalendarz, który jeszcze jest pusty i niezapisany, żebyście do Waszego serca
zabrali Chrystusa, a wtedy On będzie strzegł nas i prowadził po wszystkich drogach. Bo Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I z Nim możemy bezpiecznie robić krok w nieznane, w każdy nowy dzień, który przed nami. Na zakończenie roku 2019 chciałbym serdecznie w imieniu wszystkich współtworzących chrześcijańską telewizję internetową podziękować Wam za towarzyszenie i za Waszą obecność. Dziękuję w imieniu księży, którzy dzielą się Słowem Bożym, ale dziękuję także w imieniu tych, którzy stoją po drugiej stronie kamery i tworzą całość telewizji. Chcę Was pożegnać w tym roku, ale jednocześnie zachęcić do oglądania w roku 2020. I mam do Was takie noworoczne zadanie. Chciałbym, moi drodzy, aby każdy z Was, którzy nas oglądacie, zaprosił jedną nową osobę w nowym roku do oglądania HTI. Mam nadzieję, że na koniec roku 2020 przybędzie nas o 100%. A dobry Bóg, który nas wprowadzi w nowy rok, niech Was wszystkich strzeże i błogosławi.